Kontra ma okazję zrobić wywiad z Andrzejem Pilipiukiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpopularniejszą pana postacią jest Jakub Wędrowicz. I on jest słynny właśnie tutaj z picia nadmiernego. I chciałam się zapytać, jaki jest pan stosunek do picia? Znaczy, mój stosunek do alkoholu jest ostrożny. Znaczy, uważam, że jest to rozrywka, która w umiarkowanych dawkach jest dopuszczalna, natomiast Polacy generalnie piją znacznie za dużo. Tyle, że Wędrowicz nie jest propagowaniem alkoholizmu, jest to satyra, jest to opowieść o wiecznie pijanym, agresywnym dziadu ze wsi, który, prawda, morduje sąsiadów i robi rozmaite inne paskudne rzeczy, tylko okoliczności są takie, że te paskudne rzeczy, które on robi, okazują się być chwalebnymi wyczynami bohaterskimi. No, po prostu taka konwencja. Jest to satyra trochę na polską wieś. Jest to też satyra na to, jak ludzie z miasta wyobrażają sobie polską wieś. I zarazem Wędrowicz został skonstruowany jako taki swego rodzaju antybohater, bo wszyscy bohaterowie piękni, młodzi, czyści, trzeźwi dokonują bohaterskich czynów, a tutaj taki agresywny żul, który owszem stosuje się do pewnego zbioru zasad kodeksu swojego specyficznego, ale nie daj Boże koło takiego mieszkać na przykład. Gdy miałem jakieś 11 lat, miałem sen o takim paskudnym hotelu mordowni. I to mnie natchnęło, żeby pisać, żeby zacząć pisać opowiadania, żeby zacząć pisać powieści. Pisałem, powstały nowe wersje, coraz doskonalsze, potem zacząłem pisać norweski dziennik, znowu kolejne wersje, znowu coraz doskonalsze. To całe lata minęły, zanim nauczyłem się pisać na tyle, żeby coś z tego zaczęło wychodzić. Jakbym czekał na wenetę, mnie bank zlicytował, to w ogóle nie te czasy, nie ta kategoria problemu. Ja robię tak, że wstaję rano, jedno dziecko prowadzę do przedszkola, drugie wysyłam do szkoły, odpalam komputer, siadam i pracuję. Pracuję ile się da, czasem więcej, czasem mniej. Jak książka jest na finiszu, to czasem wychodzi po kilkanaście godzin na dobę. No ale samo się nie napisze, trzeba odsiedzieć swoje. Tego się tak nie czuję. No, książka to jest 500 000 znaków. 500 tysięcy razy palec musi uderzyć w klawisz, żeby powstała książka. Jeszcze trzeba wymyślić. Tak, no na takie kryzysy mogli pozwalać pisarze bogaci z domu, którzy mieli inne źródła dochodu. Są rzeczy, które pisały mi się naprawdę ciężko, trzeba było je napisać. Tylko trzeba było je napisać tak, żeby czytelnik nie odnosił wrażenia, że to się było pisane na siłę, żeby to się ciężko pisało. Czasem oczywiście są gorsze dni, ale ja zawsze mam coś do poprawienia, co napisałem wcześniej. Także albo coś do przeczytania, albo coś do przemyślenia. Także tutaj nie mam przestojów w pracy. Jak nie wychodzi mi pisanie, no to wtedy łapię się za inną, ale zbliżoną robotę, która popycha mnie w tym samym kierunku. Bardzo mi się podobał bohater powieści Biegnąca po falach Aleksandra Greena, Tomasz Harvey. Jak to się czyta? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że taki człowiek trochę podobnie myślący jak ja. Natomiast swoich bohaterów staram się tak troszeczkę wzorować na sobie, oczywiście uwypuklając te pozytywne cechy, a zaniedbując te negatywne. Przyznał się pan, że nie przepada za fantazy i właśnie to trudno panu wchodzi. I chciałam się zapytać, czy tutaj na Perkonie jest coś, co pana interesuje i pan uczestniczy w tym jako uczestnik? Znaczy, właściwie nie. No, miałem swoje punkty programu, a przyjechałem pospotykać się z czytelnikami, pospotykać się z znajomymi. Dawniej, gdy jeździłem na konwenty, jeszcze byłem, prawda, w środowisku mniej rozpoznawalny i jakby początkujący. No owszem, chodziłem na prelekcje, chodziłem na spotkania autorskie znajomych pisarzy, żeby posłuchać, co tam knują, nad czym pracują. W tym momencie, jak gdyby to już stało się mniej ważne, liczy się jednak kontakt osobisty, wymiana zdań, nawet krótka. Nie czuję jakoś przemożnej potrzeby. O. Natomiast no, dla początkujących fanów niewątpliwie jest to duża atrakcja, przeżycie. Można sobie różnych fajnych rzeczy posłuchać.